sprawa jak większość w Polsce. Tak. Nic nie wskazuje na to, by akcja wypowiadania klauzuli opt-out skomplikowała pracę służby zdrowia, ocenił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zgodę na pracę więcej niż 48 godzin tygodniowo wycofało około 3300 lekarzy. Tylko w województwie łódzkim, które odwiedził dziś minister, wypowiedzenia takie złożyło ponad 670 lekarzy. Medycy prowadzą protest od października, chcą m.in. zwiększenia nakładów na zdrowie do 6,8% PKB od 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Resort dostrzega problem związany z organizacją pracy w szpitalach i dlatego wprowadza zmiany, powiedział minister Radziwiłł. Zaapelował też do protestujących, by w poczuciu odpowiedzialności za chorych nie komplikowali sytuacji. Minister Radziwiłł podkreślił, że rząd na wielką skalę zwiększa finansowanie służby zdrowia. Mowa o ustawie zakładającej 6% PKB do 2025 roku. Zgodnie z prognozami w ciągu najbliższej dekady oznacza, że na zdrowie zostanie wydanych dodatkowo, przypomnę, że w tym roku ten poziom to jest około 88 miliardów złotych, dodatkowo w ciągu dekady będzie wydane na zdrowie około 547 miliardów złotych. To jest piątka i 11 zer. Proszę Państwa, kwota zupełnie niewyobrażalnie wysoka i wydaje się, że jest to naprawdę ustawa, którą, jeżeli chodzi o jej ciężar finansowy, trudno właśnie porównać z jakąkolwiek inną. Minister wykluczył też zmiany w regulacjach czasu pracy lekarzy, który jest ustalony na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej i w ustawie o działalności leczniczej. Zakończył się proces przezbrojenia pierwszej warszawskiej brygady pancernej w czołgi Leopard. Wcześniej były one na wyposażeniu 34. Brygady Kawalerii Pancernej stacjonującej w lubuskim Żaganiu. W grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że jeden z batalionów Leopardów zostanie przeniesiony do warszawskiej Wesołej w ramach procesu wzmacniania potencjału obronnego wschodniej części kraju. Dziś szef MON-u Antoni Macierewicz podczas przemówienia dziękował żołnierzom, którzy byli odpowiedzialni za dokonanie zmian. Jak podkreślił, przesunięcie czołgów jest związane z przyjęciem założenia, że wojsko ma bronić granic, a nie odzyskiwać stracone terytorium. Nasza strategia jest przygotowana na to, by bronić granic Rzeczpospolitej, by wróg nie mógł w nie tam wtargnąć, by stworzyć taką siłę ognia, by wraz z sojusznikami wróg się cofnął przed możliwością zajęcia jakiejkolwiek części polskiego terenu. Decyzja o tym, żeby przenieść batalion czołgów tutaj na wschodnią część Wisły, na wschodnią granicę Wisły, jest fragmentem właśnie tej nowej strategii. Jestem pod olbrzymim wrażeniem skuteczności, sprawności realizacji tej decyzji. Minister Antoni Macierewicz poinformował ponadto, że obecnie na stanie pierwszej warszawskiej brygady pancernej znajduje się 58 czołgów Leopard. Szkolenie w zakresie korzystania z nowego sprzętu przeszło już ponad 200 żołnierzy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak otworzył dziś w województwie wielkopolskim 4 nowe posterunki policji. Reaktywowane zostały placówki w Bralinie, Łęce Opatowskiej, Mikstacie i Obrzycku. Szef MSWiA przekazał też symbolicznie klucze do odtworzonych posterunków policjantom, którzy będą pełnić w nich funkcję kierowników. Podczas otwarcia posterunku w Obrzycku minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że bezpieczeństwo to podstawowa wartość, a obecny rząd chce, by była ona czymś namacalnym i konkretnym. Temu, jak mówił, służy właśnie otwieranie zamykanych wcześniej posterunków policji. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów parlamentarnych w 2015 roku, złożyliśmy zobowiązanie, że bezpieczeństwo będzie naszym priorytetem, że będziemy starać się o to, aby społeczności lokalne czuły się bezpiecznie. A więc przywracamy posterunki policji, ale także staramy się o to, żeby funkcjonariusze służący na co dzień w posterunkach policji, służący w polskiej policji mieli odpowiednie warunki do służby, żeby byli godnie wynagradzani, żeby dysponowali nowoczesnym sprzętem. Realizacji tych wszystkich zadań, jak mówił minister Mariusz Błaszczak, służy program modernizacji służb mundurowych przyjęty przez obecny rząd. Szef MSWiA odwiedził także Poznań, gdzie zaplanowano jego spotkanie z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie wizyty w Wielkopolsce minister Błaszczak wręczył też medal młodego bohatera 11-latkowi, który uratował kolegę na basenie.
W wieku 66 lat w Warszawie zmarł profesor Henryk Cioch, wybitny polski prawnik, nauczyciel akademicki i senator 8 kadencji. Na początku grudnia 2015 roku został wybrany przez Sejm i zaprzysiężony na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta była przedmiotem protestów tzw. totalnej opozycji i ówczesnego kierownictwa Trybunału, co prowadziło do czasowego niedopuszczania sędziego do orzekania. Jak informowała dziś prezes Trybunału Julia Przyłębska, przyczyną śmierci mógł być udar. Dodała jednak, że powodów można upatrywać również w stresie, jakiemu profesor Henryk Cioch był poddany w ciągu ostatnich 2 lat. Śledztwo w sprawie śmierci sędziego podjęła już warszawska prokuratura okręgowa. Prowadzone ono będzie w roboczej kwalifikacji dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie deszcz, wysoko w Sudetach i Karpatach oraz na krańcach wschodnich śnieg. Na pozostałym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Miejscami silne zamglenia i mgły. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na wschodzie i w dolinach karpackich, w centrum około 2 do 6 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Początek spotkania na antenie telewizji trwa o godzinie 18.15, zaś w Radiu Maryja o 21.30. Już 10 minut po godzinie 17, drodzy Państwo, dziś środa, więc nauczanie świętego Jana Pawła II, nauczanie z jego pielgrzymek do naszej ojczyzny, dziś w ramach katechezy homilia ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona 20 czerwca 1983 roku podczas mszy świętej w Poznaniu. Pochwalony Jezus Chrystus. Ty jesteś Mesjasz, Chrystus,
żywego. Powtórzyłem to wyznanie Szymona Piotra w dniu 22 października 1978 roku, kiedy z niezbadanych wyroków Bożej opatrzności wypadło mi rozpocząć posługiwanie na Piotrowej stolicy w Rzymie. Dziś je powtarzam tu, w Poznaniu, w miejscu, w którym wyznanie to najdawniej było wypowiadane na ziemiach piastowskich po chrzcie Mieszka w 966 roku. Najdawniej wypowiadali to Piotrowe wyznanie usta biskupa, bo już w 2 lata po chrzcie Poznań, pierwszy w Polsce Cepit Habere Episcopum, zaczął mieć swego biskupa. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. To samo Piotrowe wyznanie od tamtych pradawnych czasów powtarzali usta praojców, a serca otwierały się w stronę nieznanego przedtem Odkupiciela świata, który jako Syn Boży, współistotny Ojcu, stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy. Na tym Piotrowym wyznaniu od początku buduje się Kościół wedle słów Chrystusa. Ty jesteś opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Tak więc wraz z wyznaniem pierwszego w Polsce piastowskiej biskupa, to nawet nie wypada, na imię Jordan, o, buduje się na tej ojczyzny. To papieżowi to nawet nie wypada tak gadać, nie? No. W roku tysięcznym. Jakie rozpasanie, zobacz. Przyjmuje w Poznaniu i w Gnieźnie cesarza Otona III i legatów papieskich i naruszyć w ten sposób wartości traktatowe. Z kolei zdaniem rzeczniczki PiS Beaty Mazurek winę za dzisiejszą decyzję komisji podnoszą politycy Platformy Obywatelskiej. To nie jest artykuł, który uderza w Prawo i Sprawiedliwość, to jest artykuł, który może uderzać w Polskę i w Polaków. Przygotowanie rezolucji przeciwko Polsce, w którym brał udział poseł Trzaskowski, czy mówienie o tym, że w Polsce jest gorzej niż w Aleppo, przypomnę, mówił to poseł Lewandowski, skutkuje tym, że dzisiaj mamy uruchomienie tego artykułu. Natomiast z całą pewnością chcę podkreślić, że nie skutkuje tym, że sankcje na Polskę zostaną wprowadzone, ponieważ do tego wymagana jest jednomyślność, a wiemy już z całą pewnością, że Węgry takiej sankcji nie poprą. Sprawa uruchomienia artykułu 7 jest komentowana za granicą. Rzecznik prasowy niemieckiego rządu zapowiedział, że Niemcy poprą decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Polski. Takie stanowisko zapowiadała kanclerz Angela Merkel. Niemiecki rząd od początku sporu z Polską wspierał Brukselę. Dziś rzecznik rządu potwierdził, że rząd w Berlinie popiera linię prezentowaną przez Komisję Europejską. Podjęcie decyzji nie przyszło komisji łatwo, powiedział Stefan Seibert. Dodał, iż jest przekonany, że została ona podjęta po konstruktywnym i intensywnym dialogu z Polską.
Die Welt podkreśla, że wszczęcie wobec Polski procedury z artykułu 7 odbywa się w Unii Europejskiej po raz pierwszy. Większość niemieckich mediów, komentując decyzję Komisji Europejskiej, wątpi, aby udało się ukarać Polskę odebraniem jej głosu, bowiem nie uda się w tej sprawie zbudować jednomyślności. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Postępowanie Komisji Europejskiej wobec Polski ostro skrytykowała Alternatywa dla Niemiec. Szef tej partii, Jörg Meuthen, zarzucił wiceszefowi Komisji, Fransowi Timmermansowi, prywatną wojnę przeciwko polskiemu rządowi. Obronimy Polskę przed niesprawiedliwym, pokazowym postępowaniem politycznym, tak skomentował dzisiejszą decyzję Komisji wicepremier Węgier. Zapewnił również, że jego kraj zawetuje działania przeciwko Polsce i powiedział, że przyjaźń polsko-węgierska zobowiązuje do przeciwstawiania się Brukseli. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Europejska zdecydowała, że rozpoczyna procedurę wobec Polski z artykułu 7 unijnego traktatu. Unijni komisarze zdecydowali o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Zastrzeżenia Brukseli dotyczą reform sądownictwa oraz zmian wprowadzanych w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś została uruchomiona procedura związana z pierwszą częścią artykułu 7 i nie dotyczy sankcji, których ewentualne wprowadzenie wymagałoby jednomyślności wszystkich krajów. Polskie Radio 24. Witam tutaj jego następcę na stolicy poznańskiej, mego rówieśnika w nominacji biskupiej, arcybiskupa Jerzego, księży biskupów pomocniczych i wszystkich obecnych przedstawicieli episkopatu, kardynała prymasa, kardynała metropolitę krakowskiego, wszystkich arcybiskupów i biskupów Polski. Witam kapitułę metropolitalną, papieski wydział teologiczny, seminarium duchowne, całe duchowieństwo, zakony męskie i żeńskie. Witam wszystkich gości przybyłych do Poznania spoza archidiecezji, a także spoza. Sobie perspektywę na przyszłość. A pan mówi, że to jest krótka ta perspektywa, krótka ta kolejna. Ale rzeczywiście to jest żadna perspektywa. To elektrownie, które mamy, są już na wykończeniu. Czym to zastąpimy? Gazem zastąpimy, też importowanym. Czy zastąpimy energetyką jądrową, a paliwo będziemy musieli importować? Przecież nieporozumienie. Nie tak żeśmy rozmawiali, jeśli chodzi o rozwój górnictwa. Bo nie, oczywiście, że musimy tutaj ograniczyć emisję, wiadomo, technologię. Więc ja bym się spodziewał od pana ministra, że pan minister powiedział tak, zgoda, nie będziemy budować w tej technologii spalania, która jest obecnie. Ale wyłożymy taką, a taką kwotę pieniędzy. To, co napisał w programie, jeszcze w projekcie programu pan premier Morawiecki, a teraz już jest to program rządowy odpowiedzialnego rozwoju, że mówimy, proszę bardzo, niech się rozwija technologia lepszego wykorzystania węgla, obniżenie emisji. Nad tym pracujmy, a nie nad tym, że nie będziemy spalać węgla. I zostawimy go w ziemi po co? I będziemy importować. Czy to jest nieporozumienie? To perspektywa dzisiaj nam się wydaje, że o 2050, o czym tam mówicie, ale to jest przecież niespełna 33 lata. Przecież to, jeśli budowa elektrowni, budowa kopalni, czy cały program wykorzystania energii, bezpieczeństwa energetycznego, jeżeli będziemy na 4, na 5 lat robić, to nie ma sensu. Dlatego mówiliśmy o tym programie, który wspólnie żeśmy pracowali z Ministerstwem Związki Zawodowej i nasi pracodawcy, o rozwoju polskiego górnictwa. O tym, żeby się rozwijało, żeby technologie były nowe, spalanie, sprawność energetyczna poprawiana, żeby emisja się obniżyła i tak dalej. Tego bym się spodziewał od pana ministra. Zresztą to jest jakieś rozdwojenie. Czyli, taka, właśnie, czyli taka deklaracja, że do roku 2025
I koniec. I koniec, tak, że później już nie do inicjatyw węglowych, to nie jest dobre rozwiązanie. To jest fatalne rozwiązanie, bo wtedy kończymy, no bo proszę sobie wyobrazić, teoretycznie proszę sobie wyobrazić, bo naukowcy mówią, że to jest niemożliwe, ja się z naukowcami sprzeczał nie będę, ale tak mówią. Niektórzy inżynierowie mówią tak, jesteśmy gotowi, no jest to co prawda jeszcze w laboratoriach, bo to jeszcze nie jest prowadzone. Ta technologia spalania węgla, że emisja z węgla może być, węgla kamiennego, bo na razie nie mówię o brunatnym, może być mniejsza emisja CO2 lub równa z emisją gazu. Taka jak jest gazu. No to dlaczego mamy od razu powiedzieć, to my nie chcemy, no to poprawmy tą technologię. I wtedy, proszę bardzo, nie da się obniżyć emisji CO2, no to trudno, no to wtedy zobaczymy, jak się... Ale będziemy pracować nad tym, żeby tą emisję obniżyć. Panie przewodniczący, przepraszam, tutaj postawimy kropkę nad i, bo czas się kończy nam, ale myślę, że do tematu wrócimy, albo musimy nawet wrócić, prawda, żeby to sobie wyjaśnić. Ojcze, ja proponuję dwie sprawy, jeszcze króciutko mówię. Nie możemy, bo mamy już 15 po. Tak, tak, żebyśmy mieli szansę. O, pan minister usiądzie przy mikrofonie na rozmowach niedokończonych. I ja usiądę, weźmiemy pracodawcy, my się zastanowimy. I druga sprawa to jest to, że chciałem najserdeczniejsze życzenia złożyć i ojcom, i radiosłuchaczom, bo przecież święta się zbliżają. Temat jest ciężki, to prawda, trudny. Nie zakładam złej woli, ale życzę wszystkiego najlepszego polskiemu rządowi, życzę przede wszystkim ojcom, radiu, Maryja, telewizji Trwam i naszemu dziennikowi, wszystkim słuchaczom, drogim przyjaciołom, bo jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. To był pan Kazimierz Grajcarek i to były aktualności dnia. Łączyłem się z Watykanem. Nie spóźniajmy się na mszę, ale przychodźmy kilka minut wcześniej, żeby się dobrze przygotować, zachęcał papież w czasie dzisiejszej katechezy. Polakom przypomniał o potrzebie rozpoznawania Jezusa w czasie Eucharystii. Ojciec Święty chce zreformować Kurię Rzymską, bo jak w każdej ludzkiej instytucji, wiele w niej można jeszcze ulepszyć, uważa kardynał Oswald Gracias. Chrześcijanie w Ziemi Świętej postanowili nie zmieniać programu bożonarodzeniowych uroczystości, aby tym bardziej zaznaczyć swoją obecność w tym regionie. Witamy 20 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny. W czasie dzisiejszej katechezy, piątej z kolei poświęconej tematyce Eucharystii, po wcześniejszych ogólnych uwagach, papież rozpoczął jej szczegółowe omawianie. Zaznaczył więc, że choć msza święta składa się z dwóch części, liturgii słowa i liturgii eucharystycznej, to są one czymś jednym i nie można ich oddzielać, bo ściśle ze sobą się łączą. Franciszek przypomniał, że Eucharystia rozpoczyna się obrzędami wprowadzającymi, takimi jak wejście kapłana i asysty, pozdrowienie, akt pokuty, Kyrie eleison, hymn Chwała na Wysokości oraz modlitwa zwana kolektą. Wyjaśnił od razu, że nazwa tej modlitwy nie oznacza zbiórki ofiar, ale jest to zebranie wszystkich intencji, z którymi przyszliśmy na Eucharystię, aby w modlitwie przedstawić je Bogu. Obrzędy te mają więc na celu stworzenie wspólnoty i przygotowanie się do słuchania Słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii. Dlatego nie należy się na nią spóźniać, ale najlepiej przyjść kilka minut wcześniej, aby dobrze się przygotować. Opisując kolejny punkt mszy, papież wskazał na kapłana, który przychodzi przed ołtarz, pozdrawiając go głębokim skłonem, całuje go i okadza. Czyni to dlatego, że ołtarz uobecnia samego Chrystusa. Patrząc na ołtarz, patrzymy na miejsce, gdzie jest Jezus. Po zakończonym śpiewie, kontynuował papież, kapłan wraz ze wszystkimi obecnymi w świątyni czyni znak krzyża, abyśmy mogli sobie uświadomić, że akt liturgiczny dokonuje się w imię Trójcy Przenajświętszej. Franciszek zachęcił szczególnie rodziców i dziadków, aby uczyli dzieci robić poprawny znak krzyża. Zdarza się bowiem, że nie potrafią się jeszcze przeżegnać. Nie potrzeba znak krzyża pozwala nam także zrozumieć, Panu, że rozpoczyna się do spotkanie Pana Boga z Bogiem. W duchu się modlimy, w duchu. Następnie kapłan pozdrawia zebranych na mszy, którzy odpowiadają i z Duchem Twoim. Siamo in dialogo. Siamo all'inizio della messa. Rozpoczyna się dialog. Jesteśmy na początku mszy świętej i musimy pomyśleć o znaczeniu wszystkich tych gestów i słów. Wkraczamy w symfonię, w której rozbrzmiewają różne tony głosów, w tym chwilę milczenia, aby stworzyć zgodność między wszystkimi uczestnikami, to znaczy uznać, że są ożywiani jednym i tym samym duchem i dążą do tego samego celu. Istotą
Istotnie poprzez to pozdrowienie kapłańskie i odpowiedź ludu ujawnia się misterium zgromadzonego Kościoła. W ten sposób wyraża się wspólna wiara i wzajemne pragnienie przebywania z Panem i przeżywania jedności z całą wspólnotą. Kolejnym punktem Eucharystii, na który zwrócił uwagę Ojciec Święty, był akt pokutny, bo wszyscy, jak podkreślił, jesteśmy grzesznikami. Non si tratta solamente di pensare ai peccati commessi. Nie chodzi tylko o pomyślenie o popełnionych grzechach, ale o coś znacznie więcej. To zachęta, aby uznać się za grzeszników przed Bogiem i przed wspólnotą, przed braćmi, z pokorą i szczerością, jak celnik w świątyni. Jeśli Eucharystia rzeczywiście uobecnia misterium paschalne, czyli przejście Chrystusa ze śmierci do życia, to pierwszą rzeczą, którą musimy uczynić, jest rozpoznanie, jakie są nasze sytuacje śmierci, abyśmy mogli wraz z Nim powstać do nowego życia. To pozwala nam zrozumieć, jak ważny jest akt pokutny. Questo ci fa comprendere quanto sia importante l'atto penitenziale. W czasie audiencji generalnej papież pozdrowił także obecnych w auli Pawła VI Polaków i zachęcił ich, aby jak pasterze w Betlejem, tak i oni w tajemnicy Eucharystii umieli rozpoznać Jezusa. Już za kilka dni czwarta niedziela Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie, oto czekające nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem wiele lat temu rozpoznali Syna Bożego narodzonego w stajni, tak i wy umiejecie rozpoznać Go, gdy przychodzi w tajemnicę Eucharystii. Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej ojczyźnie. Potrzeba odwagi, by modlić się o Litwę, Ojcze nasz, powiedział papież w ostatnim odcinku programu, w którym kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Donbasu ma się odbyć 18 stycznia przyszłego roku w stolicy Białorusi, przez telewizję włoskiego episkopatu. Potrzeba odwagi, by mówić do Boga Tato i prawdziwie wierzyć, że On jest Ojcem, który mi towarzyszy, przebacza, daje chleb, wysłuchuje moich próśb i obleka mnie jeszcze lepiej niż kwiat poranny. Ale wiara to także wielkie ryzyko, a jeśli to nie jest prawdą, w roku 70 Bożymianie zburzyli świątynię, miejsce święte, miejsce najświętsze. Tam już też na 100% Boga nie było, bo nie było tego obłoku nad Arką Przymierza w miejscu najświętszym, które się znajdowało. Także proszę Państwa, już ta świątynia cielesna przestała mieć rację bytu i przestała dosłownie istnieć. To chyba oni już to mogli zobaczyć na swoje oczy. W duchu i prawdzie są zmiany, częste, proszę Państwa, zmiany. Tylko u Świadków Jehowy piękne artykuły na temat, że mózg wpływa, że są zmiany. A ci, którzy się przyzwyczajają, tak jak Żydzi myśleli, że bez względu na to, co będą robić dobrze, źle, to Jahwe będzie im dawał, no to byli w błędzie, strasznie się pomylili. W roku 70 była taka rzecz, takie nieszczęście. No ale ja tutaj mówię o zburzeniu świątyni. Świątynia Jeruzalemska przestała istnieć. Kurię rzymską, jak w każdej ludzkiej instytucji, wiele w niej można jeszcze ulepszyć. Uważa kardynał Oswald Gracias. Indyjski hierarcha jest jednym z członków Rady Kardynałów, z którą Franciszek konsultuje wprowadzane w Watykanie reformy. Główną okazją do spotkania papieża z kierownictwem urzędu w stolicy apostolskiej są doroczne życzenia bożonarodzeniowe. Tegoroczne przewidziane jest na jutro. O przebiegu watykańskich reform mówi kardynał Oswald Gracias. Na początku działalności naszej Rady miałem trochę obawy, bo nasza praca nie przynosiła żadnych efektów. W tym czasie poznawaliśmy się tylko nawzajem i integrowali jako ciało doradcze Ojca Świętego. Wiedzieliśmy, że to On ma podejmować decyzje, ale teraz jestem już zadowolony. Widzę, jak wiele zrobiliśmy. Jeśli przypomnimy sobie na przykład ubiegłoroczne przemówienie papieża do Kurii Rzymskiej, to niemal całe przemówienie było relacją z tego, co zrobił, kierując się naszymi ratami.
przedstawił 95% z tego, co uczyniliśmy. Wszystkie te reformy, nowe dykasterie, przekształcenia istniejących już urzędów. Główną naszą ideą jest to, aby kuria rzeczywiście służyła Ojcu Świętemu i biskupom lokalnym. Kardynał Gracias przypomniał, że każdy z członków Rady stara się przedstawiać punkt widzenia innego kontynentu. On sam jako arcybiskup Bombaju wypowiada się z perspektywy azjatyckiej. Natomiast europejskie podejście do reformy referuje kardynał Reinhard Marx z Niemiec. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu, otworzył w siedzibie Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus wystawę rysunków wykonanych i ofiarowanych papieżowi Franciszkowi przez dzieci z całego świata. Została ona zorganizowana przez wspomniany szpital przy wsparciu jezuickiego czasopisma La Civiltà Cattolica. Wystawa otwiera kampanię informacyjną Drogi Papieżu Franciszku, ofiaruje Ci rysunek i gromadzenie funduszy na rzecz dzieci, które potrzebują opieki. Będzie otwarta do połowy lutego. Można ją także śledzić na kanałach społecznościowych Szpitala Dzieciątka Jezus i na portalu internetowym tej placówki medycznej, poprzez którą można też składać ofiary na wsparcie potrzebujących dzieci. Ofiarodawcy otrzymają cyfrową kopię rysunków, które dzieci podarowały papieżowi. Chrześcijanie w Ziemi Świętej postanowili nie zmieniać programu bożonarodzeniowych uroczystości, oświadczył arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. Administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy zapewnił, że odbędą się wszystkie zaplanowane msze i procesje, a także festyny i uroczystości. Jego zdaniem bardzo ważne jest, aby chrześcijanie wyraźnie zaznaczyli swą obecność w Ziemi Świętej. Arcybiskup Pizzaballa odniósł się w ten sposób do ograniczania bożonarodzeniowych uroczystości w odwecie za decyzję Stanów Zjednoczonych o przeniesieniu swojej ambasady w Izraelu do Jerozolimy. Podkreślił on, że chrześcijanie będą nadal respektować status quo i zabiegać o zachowanie specjalnego statusu tego miasta, mówi arcybiskup Pizzaballa. Trzeba wyjaśnić, że tu w Jerozolimie normalne życie nie zmieniło się ani trochę. Pozostało takie jak dawniej. Również jeśli chodzi o akty przemocy i bezpieczeństwo, relacje mediów wydają się wyolbrzymione. Deklaracja prezydenta Trumpa może mieć natomiast wpływ na status quo, czyli na tę bardzo kruchą równowagę, która reguluje relacje między różnymi wspólnotami religijnymi, chrześcijanami różnych wyznań, Żydami i muzułmanami. To jest niebezpieczne, bo Jerozolima jest miastem nie tylko Żydów i Palestyńczyków, ale także wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Powołanie tego miasta jest powszechne. Powinno być dostępne dla wszystkich. Wszelka deklaracja, która dawałaby wyłączność jednej grupie, a inne wykluczała, jest sprzeczna z duchem tego miasta, z jego charakterem. Chcemy, by Jerozolima pozostała otwarta dla wszystkich i o to, na miarę naszych możliwości, będziemy zabiegać. Arcybiskup Pizzaballa zaznaczył, że taki jest też stanowisko patriarchów i zwierzchników innych kościołów chrześcijańskich w Jerozolimie. Dali temu wyraz we wspólnej deklaracji, w której zapowiadają zachowanie istniejącego status quo, aż do chwili, gdy zostanie osiągnięte sprawiedliwe porozumienie między Izraelem i Palestyną. Peru przeżywa bardzo złożone i bolesne chwile, stwierdzili biskupi z konferencji episkopatu tego kraju po tym, jak główne organy państwowe zostały poddane przesłuchaniom. Natomiast w najbliższym czasie w peruwiańskim kongresie odbędzie się debata nad wnioskiem o postawienie w stan oskarżenia prezydenta Pedro Pablo Kuczynskiego. Jest on oskarżony o powiązania z brazylijskim gigantem budowlanym, który przyznał się do skorumpowania wielu polityków. W tym trudnym czasie, kiedy zagrożona jest trwałość demokratycznego porządku i praworządność, obawiamy się osłabienia instytucji państwa i jego władzy, jak również korupcji. Czytamy w komunikacie konferencji episkopatu Peru. Biskupi podkreślają, że Kościół broni wartości instytucji i podziału władzy w państwie, gdyż jest on zasadą rządów prawa. W oświadczeniu episkopatu uznano korupcję za przyczynę kryzysu, w którym żyje kraj.
Wśród wielu zniekształceń systemu demokratycznego korupcja polityczna jest jednym z najpoważniejszych, ponieważ zdradza zarówno wartości moralne, jak i zasadę sprawiedliwości społecznej. Biskupi przypominają władzom Peru o ich obowiązku ochrony demokratycznych instytucji z poszanowaniem konstytucyjnych, prawnych i proceduralnych ram, które powinni wszystkim zagwarantować. Dodają też, że konieczne jest zablokowanie wszelkich przejawów nadużywania władzy oraz poszanowanie autonomii i równowagi sił państwa. Na zakończenie biskupi wezwali wszystkich, aby w sprawach dobra ojczyzny nie kierować się osobistymi interesami, ale jej wspólnym dobrem. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Audytor Jezus Chrystus. Ale pozdrawiamy serdecznie sekcję polską Radia Watykańskiego. Jest 16:30. Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Pozdrawiamy młodych słuchaczy i zapraszamy na audycję. Zawojemy się dościem, czeszczeniu, kaśleniu, krączeniu, wierczeniu, twierdzeniu. Drogi braci, drogi braci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Monika Zbajło i Karol Kupczyk. Coraz większymi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Możemy jednak zauważyć zmianę charakteru tych świąt, bo z wydarzenia religijnego stały się marketingowym eventem. W ostatnich latach nie tylko jest coraz mniej śniegu, ale również mniej radości i ciepła wypływających z narodzin Chrystusa. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, co spowodowało zatracenie prawdziwej istoty świąt Bożego Narodzenia. A naszymi gośćmi w studio są studenci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Aleksandra Kopycińska, witam, Ola Mielewczyk, witam, oraz Konrad Kujawski. Witam, studenci trzeciego roku, zawodowcy. Czym są dla Was święta Bożego Narodzenia i jak powinniśmy je przeżywać? Może od razu trudne pytanie na sam początek. Myślę, że od tego powinniśmy wyjść. Święta Bożego Narodzenia dla mnie na pewno są czasem, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o posprzątanie domu czy mieszkania, ale no tak też jest ze swojego serca. No i to jest wspaniały czas zazwyczaj, który możemy spędzić w gronie rodzinnym, na takich szczerych rozmowach, też w składaniu sobie szczerych życzeń, te pełne miłości. To składamy cały rok, proszę Państwa, czyli że jeszcze raz nawiązujemy do ducha, żeby ludzie się dali uduchowić i tylko po to, żeby poszli na mszę, bo dawno nie byli. Ale potem, gdy przyjdą świadkowie Jehowy, to trzeba Możemy być bliżej Niego, ponieważ z takiej czas, kiedy przynosimy zachwycić święto Bożego Narodzenia, coś trzeba zmienić, coś trzeba zrobić wokół siebie i możemy w tym czasie właśnie przybliżyć się do Boga. Dla mnie jest takim czasem, który daje mi wymówkę, żeby powiedzieć wszystkim najbliższym, jak dużo dla mnie znaczą i za co im dziękuję, bo tak na co dzień, może to też jest złe, ale na co dzień najczęściej trochę głupio tak powiedzieć, że jesteśmy za coś wdzięczni, czy że coś jest dla nas bardzo ważne. A teraz jest taki czas, że no właśnie składa się życzenia, dzieli się opłatkiem, czy siada się do tej kolacji i wtedy to nie brzmi kiczowato, jak się mówi takie rzeczy. Wszyscy wspomnieliście o tym, o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia, o co dokładnie chodzi, może nie tylko o sprzątanie, a o co jeszcze? Na pewno takie przygotowanie swojego serca.
Nie wiem, jak tutaj obecnie, ale jest dużo osób, które, dla których to jest jeden z dwóch dni w roku, kiedy ich was odwiedzi. Więc to też myślę, że jest bardzo ważne, żeby właśnie tak pojeżdżać się właśnie. O, kto to będzie? No i też czas z Grecji. To jak dla mnie taki czas kolejnego nawrócenia. I tak usłyszałam kiedyś takie stwierdzenie, że po to są święta, żeby nam przypominać o tym, że mamy się nawracać. Właśnie tak parę razy do roku chociaż, żebyśmy rzeczywiście się tak nawracali, przynajmniej próbowali. I właśnie tak i ten czas Rora, tu mamy możliwość u nas w uczelni chodzenia codziennie na Rorat o 6.30, którzy ale czemu uczestniczyliście? No właśnie, bo o te roraty chcieliśmy was zapytać. Uczestniczycie? Tak, to ja mogę zapytać. Ale tak, jak najbardziej. Kiedy nie codziennie, nie zawsze, ale staram się bardzo. I ten dzień rzeczywiście jest taki tak jakiś radośniejszy. Jak się zacznie z Panem Bogiem i to jeszcze w taki sposób, że Eucharystia. No i jednak tymi zaspanymi twarzami dookoła, że nie tylko ja jestem tak, pod którym te dobre śniadanie po mszy. Ojej, no tak, oczywiście to jest najlepsze. Także, tak, poza roratami, uczestniczyliście w jakiejś innej formie przygotowań do świąt, może jakieś rekolekcje? A czy czwartkowa msza akademicka się liczy? No to na pewno jest jakaś forma pewnie też nauki rekolekcyjnej, myślę, przygotowującej do święta. Czy spotkaliście się może z rekolekcjami adwentowymi gdzieś tam w internecie lub gdzieś tam w jakiejś parafii? To tak, co prawda teraz odkąd jestem na studiach, ciężko jest mi uczestniczyć w takich rekolekcjach adwentowych, ponieważ na weekend wracam do domu, a w tygodniu są tutaj i zawsze jakoś brakuje tylko jednego czy dwóch dni do pełnych rekolekcji, ale staram się właśnie to wypełniać takimi katechezami internetowymi. Jest mnóstwo tego w internecie, właśnie wielu wspaniałych księży, ojców nagrywa swoje takie już całe kampanie społeczne, tak powiedzieć, rekolekcje w internecie. Tak, to też racja. To też się wiąże troszeczkę z takim marketingiem. No właśnie, powiedzieliście o świętach Bożego Narodzenia w duchu takim chrześcijańskim, ale dlaczego właśnie święta Bożego Narodzenia obchodzone są też przez niewierzących i skąd jest taki fenomen na te święta? No właśnie, co sądzicie o tym, że ludzie niewierzący też jednak? Mi się wydaje, że to ładnie wygląda, że jest śnieg. Teraz nie ma, ale się nie kojarzy się ze śniegiem. Właśnie rozmawialiśmy przed tym, że to śnieg robi trochę atmosfery świąt i coś światełko takie kolorowe, to wszystko ładnie wygląda. Święty Mikołaj jest w takim czerwonym stroju, z tą brodą się wydaje te prezenty i to jest taki show trochę reklamowy, że bądźmy mili, a to jest takie trochę sztuczne też, że to brakuje takiej prawdziwości, takiej szczerości w tym wszystkim. Ja myślę, że właśnie to, że ludzie niewierzący też tak bardzo się angażują w przeżywanie takich komercyjnych świąt, czy właśnie tego czasu wybaczania, miłości, pokazuje, że to jest jakby tak naturalnie zakorzenione w człowieku, że każdy z nas ma taką potrzebę po prostu wyrażenia swoich uczuć do bliskich i no i ogólnie właśnie wybaczenia, pojednania się z osobami ze swojego otoczenia. No i po prostu chyba potrzeba do tego wymówki. Ale właśnie, jeżeli mogę jeszcze dodać, czy tak powinno być, że tak bardzo wcześnie zaczynamy te wszystkie przygotowania właśnie i tak wcześnie zaczynają lecieć już piosenki, takie święta. Chociaż w tym roku zauważyłam, że o wiele później zaczęły występować takie ozdoby świąteczne gdzieś tam w marketach. Po wszystko dopiero faktycznie. Ale w tym roku właśnie jakoś w grudniu zaczęło się, że nie zauważyłam, bo w niektórych marketach, supermarketach gdzieś tam po świętach na wszystkich świętach. Na wszystkich świętach, czyli na 1 listopada. Do rozmowy jeszcze wrócimy za chwilę, a tymczasem zapraszamy na piosenkę. Ciężko jest znaleźć w tym chaosie to płynie, oparcie się tak naprawdę o lepiej słuchać, co jest mówione, a nie piosenka za 5 zł. Zwłaszcza takich dokumentów jak traktaty. Są pewne decyzje polityczne oczywiście. I teraz w ogóle sformułowaniem artykułu 7 w traktacie szły intencje polegające na tym, że spodziewano się pod koniec lat 90. już,
że może dojść do takiej sytuacji, w której rozszerzająca się Unia Europejska będzie miała w pewnym momencie mniej lub bardziej poważne kłopoty właśnie z tym przestrzeganiem tego kodeksu, nazwijmy to, tego kośćca, na którym cały ten organizm stoi, czyli są tu wartości. Nawet w traktacie lizbońskim wprost nazwano, że praworządność to jest wartość. I teraz zapisano to, ale zapis to jest jedno, ale duch i intencja jest tutaj kluczowa, czyli wszyscy się umawiamy, że możemy sobie robić różne rzeczy w swoich domach, ale w tej części wspólnej, która nas łączy, zachowujemy się w pewien określony sposób, na który się wszyscy zgadzamy. Antoni Macierewicz poinformował ponad to, do tej pory wydawało się, że jakby Polska w ogóle nie ma żadnego tutaj problemu z tym. Szkolenie w myśmy podpisali traktat akcesyjny, weszliśmy do Unii Europejskiej chcąc tego, przyjęliśmy ten fakt w referendum. W końcu nikt nas do tego nie zmuszał, a więc w tym sensie dobrowolnie zgodziliśmy się na funkcjonowanie według reguł tego organizmu, tej coś więcej niż organizacji międzynarodowej, a czegoś jeszcze znacznie mniejszego niż państwo. Unia Europejska taką wprydą. I teraz nagle się okazuje, że podczas otwarcia to, co robimy w Polsce po zmianie rządu, zaczyna być uważane czy oceniane jako coś, co wykracza poza te reguły gry. I oczywiście ci, którzy się z tym nie zgadzają, mają tysiące argumentów, dlaczego tak jest. Ja nie chcę w to wchodzić, ale co do zasady, trzymając się teraz litery prawa unijnego i tego ducha, no, po to zostały napisane, ale również po to zostały spisane te wartości, na których organizm się opiera, czyli artykuł drugi, no, żeby wiadomo było, w co gramy. Tak, że gramy w piłkę nożną, a nie w rugby. I co do tego nie może być wątpliwości. Teraz następuje sytuacja, w której upolityczniona sprawa zaczyna, tak naprawdę zaczynamy już sami się gubić w tym, co tak naprawdę następuje. Ale upolityczniona, dodałabym jednakże z obu stron. Tak, z obu stron, ale strona jakby unijna uruchamia pewien proces weryfikacji tego, co się dzieje w Polsce. Na pewno jakiś wokół tego kontekst polityczny też istnieje. Strona rządowa opiera się przy swoim, więc ten dialog jest tak naprawdę z góry utrudniony, bo obie strony okopały się na swoich stanowiskach i w zasadzie nie widać, żeby ten dialog trwany od 2 lat, stycznia 2016 roku, cokolwiek zmienił. Komisja Europejska miała oczywiście podstawę, miała prawo do tego, żeby uruchomić taką procedurę sprawdzenia. To jeszcze było wcześniej, tak? To jest od stycznia 2016 roku weryfikacja, czy są przesłanki do tego, żeby właśnie w ogóle mówić o zastosowaniu. Była przedmiotem protestów, tak zwanej. I teraz, ponieważ przez te 2 lata ówczesnego były 3 takie sugestie pisemnie spisane, było wiele wizyt, było wiele spotkań, były ciała doradcze, tak jak Komisja Wenecka, które się wypowiadały w tej sprawie. No, mnóstwo się zadziało, ale nie dało to żadnej zmiany. To Komisja Europejska w pewnym sensie ma związane ręce, dlatego że to postępowanie musi być jakoś zakończone. Ono może być zakończone tylko na 2 sposoby. Albo można stwierdzić, że wystąpiły przesłanki do tego, żeby dalej już nie sprawdzać, bo nie ma takiego naruszenia, nie występuje takie zagrożenie, albo to, co się właśnie teraz dzieje, to jest coś wręcz przeciwnego. Komisja Europejska stwierdziła, że po tych wszystkich sprawdzeniach, spotkaniach, wyjaśnieniach i całym tym dialogu nadal uważa, że występują takie przesłanki. I w zasadzie to jest tyle, co Komisja Europejska może zrobić. Nie doprowadziła do wyjaśnienia, w związku z tym niejako w sposób automatyczny przekazuje sprawę poziom wyżej, czyli do Rady. I teraz dopiero wchodzimy w artykuł 7, który rzeczywiście jest precedensowy, nie był wcześniej użyty, więc też to, co się będzie teraz działo, też ma charakter pewnego premieresu. Tak jest, premier. I co do zasady, pewnie się jeszcze wiele rzeczy okaże po drodze, ale komisja miała, bo to jest też taka próba, żeby jeszcze raz podjąć to wyzwanie, żeby nie doszło jednak do tego, że Rada Europejska, Rada Spraw Ogólnych, będzie głosować. Bo zawsze jak można się dogadać, tak jak jest zresztą we wszystkich spornych kwestiach, nie wiem, w grupie, w organizacji, w klasie, w szkole, no zawsze jak można się czegoś dogadać, to to jest lepiej. Głosowanie zawsze niektórych pozostawia poza, tak? Ktoś zostaje umownie nazwany przegłosowany, więc w tak ważnych sprawach Unia Europejska stara się, bo to jest organizacja skomplikowana, organizacja z definicji państw, które mają rozbieżne interesy w bardzo wielu sprawach, stara się w tak ważnych sprawach w ogóle nie doprowadzać
więc takich głosowań, tylko uzgadnić. Tak? W związku z tym jeszcze mamy te 3 miesiące, gdzie się może okazać, na co jest mała nadzieja, ale może się okazać, że w ogóle nie będzie potrzebne to głosowanie. To jest jakby ta próba. Tak? No ale to brzmi dość, no, formalnie wszystko się zgadza co do procedury i tych intencji, prawda, tych terminów i tak dalej, tylko że no, wystarczy popatrzeć na przykład w te zalecenia, które dołączone są po raz kolejny do tego dzisiejszego, tej dzisiejszej decyzji i kiedy się je przegląda, po pierwsze one są szalenie szczegółowe i tutaj mam spore wątpliwości, chociaż nie jestem fachowcem od tych spraw, czy komisja ma kompetencje, uprawnienia, żeby tak szczegółowo wchodzić w zawartość ustaw w polskim prawodawstwie dotyczącym akurat w tym wypadku reformy wymiaru sprawiedliwości. I gdyby polska strona zechciała pójść za tymi sugestiami, to praktycznie unieważniłaby cały proces, który dokonał się w Polsce. Krótko mówiąc, te ustawy nie miałyby sensu, bo te zalecenia komisji no właściwie trafiają w to sedno, czyli to, co jakby z punktu widzenia Polski było najistotniejsze do zmiany tu na miejscu. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że obie strony po tych 2 latach zabrnęły dość daleko i bardzo ciężko by było teraz no jakoś nie tyle nawet się wycofać, bo o wycofaniu tutaj nawet nie ma mowy, ale znaleźć jakiś punkt wspólny, żeby taki kompromis był wypracowany, bo też z tego trzeba wyjść z jakąś twarzą. Obie strony mają z tym problem, ale też pamiętajmy, Komisja Europejska, czy szerzej Unia Europejska naprawdę nie ma interesu dzisiaj, żeby uruchamiać mocny konflikt z jednym z państw członkowskich. I to jest absolutnie prawda, że to osłabia Unię Europejską, osłabia instytucje unijne, no a poza tym, do czego to tak naprawdę prowadzi w konsekwencji? No w konsekwencji prowadzi to do eskalacji takiego napięcia i jak tutaj słyszeliśmy, też Polska na pewno będzie tłumaczyć, zabiegać o poparcie, więc to tym bardziej zaczynamy się dzielić. No i w dłuższej perspektywie to jest sytuacja, która nikomu nic dobrego nie da. W związku z tym obie strony, gdyby tym nadrzędnym celem było, tak jak jest to zresztą deklarowane ze wszystkich stron, również ze strony polskiego rządu, było zachowanie tej jedności, jedności Unii, która jest teraz tak ważna w momencie, kiedy Unia jest trochę na zakręcie ze swoimi reformami, to jest niech dokładnie w przeciwnym kierunku. Jezus Chrystus. I teraz jest pytanie, na ile Polska teraz, no bo to jest sprawa przeciwko Polsce, a więc polski rząd jest tutaj bardzo ważną stroną tej procedury. Na ile polski rząd jest w stanie, czy przez te 3 miesiące, czy później, argumentować, ale też wyjść naprzeciw, bo jak się mówi, do tanga trzeba dwojga. Jeżeli z niczego się nie odpuści, to też nie będzie żadnej zmiany. No to porozmawiajmy, gdzie są te czyli gdzie są te pola do ewentualnego kompromisu. No, pierwszy sygnał to już jest zmiana premiera, więc wydaje się, że to już samo w sobie jest pewnym sygnałem. Polska jest otwarta na rozmowę. Zresztą premier Morawiecki, premier Morawiecki był wcześniej również przecież jako wicepremier, jako minister spraw gospodarczych uczestniczył w rozmowach. Tak. Jest dobrze znaną osobą. No dzisiaj również zadeklarował, że jedzie do Brukseli na początku stycznia. Tak jest, zresztą na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej. Więc to już jest taki sygnał, że jest nowy człowiek, między innymi pewnie po to, żeby rozmawiać trochę inaczej, trochę innym językiem, może bardziej bezpośrednio, korzystając z tego, co dają jednak te relacje bezpośrednio, to zawsze ułatwia jakiś taki sygnał wysłać. Natomiast samo to, że to jest inna osoba i że jest może cieplejsza, łagodniejsza atmosfera i że są te relacje, nie, bez zmiany treści, merytoryki, też nic nie da. Tak? Trzeba sobie wziąć jakby pod uwagę, że to też nie wystarczy. Więc bardzo dużo, to jest znak zapytania ogromny, czy jest tu pole, ja tego nie wiem, czy jest tu pole do gdzieś przesunięcia akcentów wewnątrz decyzji kierunkowych, decyzji politycznych po polskiej stronie, czy nie ma? Bo jeżeli nie ma, to się oczywiście nie uda, nawet po zastąpieniu pani premier Szydło nową osobą. I w związku z tym możemy się spodziewać kontynuacji tej procedury. I to będzie polegało na tym, że rzeczywiście dojdzie do głosowania. Ja osobiście dość wątpię, żeby był problem z gromadzeniem 22 krajów, dlatego że to nie jest nowa sprawa, to się ciągnie i państwa mają dość wyrobione zdanie
też o tym, co się w Polsce dzieje. Nasza dyplomacja też nie była najbardziej skuteczna przez ostatnie dwa lata, więc myślę, że tutaj w trzy miesiące tak dużych... Nawet jeśli by nastąpiła zmiana w fotelu ministra. Nawet, dlatego że to jednak jest kwestia, jak mówię, już pewnych opinii, które są, też są uwzględniane komentarze Komisji Weneckiej. Więc myślę, że do tego głosowania, gdyby doszło, Polska go nie wygra. Znaczy 4 piąte, czyli 22 kraje zagłosują za tym, żeby ta procedura była uruchomiona, artykuł 7 był uruchomiony. I wtedy oczywiście nadal daleka droga do sankcji. Daleka droga jeszcze, bo będą wielokrotnie powtarzane jeszcze możliwości rozmowy, dialogu. Cały czas pamiętajmy o intencji. Intencją jest nieużycie tego artykułu. Cały czas pamiętajmy. Dziękuję bardzo za to krótkie spotkanie. Będziemy nasłuchiwać, czy te sygnały świadczące o jakiejś możliwości kompromisu zaczną do nas docierać. Dziękuję. Moim rozmówcą była pani dr Małgorzata Bonikowska. A my połączyliśmy się z naszym kolejnym gościem, pan Łukasz Kobeszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór Jordan. Cały czas oczywiście zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób sytuacja, która się wytworzyła po dzisiejszej decyzji komisji, przełoży się na naszą sytuację na arenie międzynarodowej w Europie, ale może też pora zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta decyzja zaciąży tu w Polsce na naszym wewnętrznym życiu politycznym. No do tej pory presja z kolei na działania Komisji Europejskiej w tej dziedzinie praworządności to było główne paliwo opozycji. To też moje pierwsze pytanie, takie w sumie proste, czy ta decyzja w jakiś sposób pomoże Platformie Nowoczesnej, czy też nie będzie miała większego znaczenia? Wydaje mi się, że na pewno ona dalej utrwali ten istniejący konflikt polityczny, jeszcze go bardziej pewnie wzmocni, bo w tej chwili wzajemne oskarżenia, z jednej strony oskarżenia opozycji o to, że rząd doprowadził w jakimś sensie, koalicja rządząca od 2015 roku doprowadziła w jakiś sposób do izolacji Polski na arenie międzynarodowej, do otworzenia tego artykułu 7, zastosowania go po raz pierwszy w tej nowej konstrukcji Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że podobną procedurę w 2011 roku próbowano zastosować również wobec Węgier na nieco innych zasadach, więc tutaj na pewno będą mi oskarżenia ze strony opozycji, i z drugiej strony też będzie ta narracja, którą rząd przedstawia, która też często wychodzi poza miary takiego zdrowego i normalnego konfliktu, czy tam sporu politycznego, gdzie będzie dość artykułowane te już znane oskarżenie opozycji o wynoszenie spraw krajowych na arenę międzynarodową, wręcz sugerowanie zdrady państwa i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o naszą wewnętrzną tutaj sytuację, no to dalej utrwali jeszcze bardziej, zakonserwuje jeszcze bardziej, utrwali ten istniejący konflikt w zasadzie od 2 lat, który toczy, a można powiedzieć jeszcze od wielu dalszych lat, który toczy naszą politykę, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, to wiele zmieni. Zaczekajmy też na jakieś pierwsze sondaże po tej decyzji, ale generalnie ja nie sądzę, żeby tutaj sondaże jakoś bardzo mocno skoczyły na rzecz opozycji, wzrosły w górę, dlatego że po prostu już jak patrzymy na poprzednie etapy, no bo przecież sprawa trwa prawie 2 lata już, ten cały konflikt z Komisją Europejską i tego rodzaju posiedzenia były Parlamentu Europejskiego, kolejne przedłużanie, do tej pory to były tylko takie podchody z obu stron, prawda? Gdzieś tam toczyły się rozmowy, coś się działo, przyjeżdżali przedstawiciele Unii, Komisji Weneckiej, myśmy jechali do Brukseli, więc w zasadzie z punktu widzenia przeciętnego polskiego obywatela nic szczególnego się nie działo, panowie sobie rozmawiali. Dzisiaj mamy tą decyzję i czy to, że tej strefy, czy też tego czasu dyskusji zaczynają pojawiać się jakieś konkretne decyzje. Może pana zdaniem w jakiś sposób Polaków, nie wiem, przestraszyć? Bo Polacy, jak wiemy, i to wszystkie znowu powołam się na sondaże, potwierdzają, że Polacy są bardzo przywiązani do członkostwa w Unii. No myślę, że w taki bezpośredni sposób przestraszyć
Może nie, natomiast no jest pytanie właśnie, co dalej, przede wszystkim jest główne pytanie w tej chwili o strategię rządu. Co rząd zrobi dalej? Czy jednak się w jakiś sposób cofnie? Czy w jakiś sposób no, spróbuje wyjść naprzeciw przynajmniej części oczekiwań Komisji Europejskiej? Czy też po prostu dalej będzie prezentował tą postawę, którą prezentował przez ostatnie dwa lata i przez ostatni rok szczególnie, czyli po prostu takiego bardzo mocnego utwierdzenia w tych własnych poglądach, że tutaj nie cofniemy się, że to jest atak na naszą suwerenność. No tutaj musimy wziąć pod uwagę ten czynnik teraz międzynarodowy, zewnętrzny. Dlatego zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście tutaj moja przedmówczyni też stwierdziła, że rzeczywiście tutaj i pani też mówiła o tym, że przez dwa lata rzeczywiście trwały rozmowy i z Komisją Wenecką, i z Komisją Europejską, trwał dialog, wymiana listów, ale no w sensie takim cała sprawa niewiele nie potoczyła się do przodu, nie nastąpił jakiś przełom. Słusznie tak. Pan powiedział, że musimy poczekać na te pierwsze decyzje, bo jak tu wszyscy siedzimy w studiu i pan przy telefonie, żadne z nas nie zna odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób polska strona odpowie na to, co dzisiaj się stało. Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. Pan Łukasz Kobeszko. Dziękuję bardzo. Północ, południe. Polskiego Radia 24. Reklama. Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd to, Mikołaju? To Media Expert! Do wszystkiego najtańszego!